konstrukcja wokół okna jest zrobiona, zawełnowane, zafoliowane. Kolejnym etapem jest zapłytowanie całości okna. Za mną już widzicie, że już część sobie zrobiłem. Będzie mi to łatwiej wytłumaczyć. Sama zabudowa, czy docięcie tych płyt, to też nie jest jakaś wielka filozofia. Wystarczy troszkę wyobraźni przestrzennej, metrówka, ołówek i tyle. Nic więcej. Zobaczcie, już wam tłumaczę, jak to wychodzi. W moim konkretnym przypadku ten dolny tutaj skos, tak jak tłumaczyłem, on wyszedł w ten sposób, nie? Tutaj filozofii nie ma. Macie szerokość okna, jedna płyta, koniec. Ona jest zlicowana z resztą zabudowy. Ona jest zlicowana, w sumie jest o płytę wyżej niż czoło tej zabudowy, niż te skosy tutaj. Z prostej przyczyny tutaj przyjdzie mi płytka i później ta jakby wysokość płytki będę miał z tą krawędzią. Delikatnie pewnie wyjdzie płytka wyżej, ale to sobie już nadgipsuję, bo to są milimetry. I teraz zobaczcie. Jeżeli chodzi o ten skos, bo ludzie mają problem z takim skosem, szczególnie z wycięciem tamtego i tego skosa. Ja sobie zrobiłem takie dwa szablony. Jeden jest na górę, drugi jest na dół. I jak ja go zrobiłem? W ogóle zobaczcie, jak to wygląda w moim przypadku. Płytę sobie nieoryginalną krawędzią, czyli tą grubszą, wkładam sobie tutaj w to miejsce, ten oryginalny otwór na płytę. Zbijam to sobie w dół. Ja tam sobie zostawiłem delikatną dziurę z powodu kabelka, żeby tam nic nie uszkodzić. Dobijam to, żeby mi maksymalnie tutaj wyszło. I tak wam to będzie wyglądało. Jak to zrobić? Bardzo prosto. Jak to wyrysować? Tu bierzecie sobie metrówkę, wymierzacie. Nie jest to jakoś koniecznie na tym etapie, ale będzie wygodniej. W moim przypadku 37. Ucinacie sobie na 37 i wkładacie, tak? Wkładacie sobie, aż dotknie wam czy to tej zabudowy, czy tego skosu. Tak sobie zjeżdżacie na dół, nie? Cyk. Cyk. Dobra. I teraz mierzycie tą odległość, jaka tu została. W moim przypadku 10 cm. I teraz nie odcinacie od tego, tylko od tego dolnego. 10 cm macie skos i wam wychodzi coś takiego. Tak jak mówię, to nie jest wielka filozofia, nie? Suru. Tak to ma wyglądać i tak to będzie wyglądało. To jest dolny skos. Ważne, żeby był odpad. Z jakiegoś odpadu zawsze na etapie płytowania są odpadki i można zrobić szablon. Lepiej zmarnować dwa takie odpadki i zrobić dokładny szablon, niż potem jeden taki długi odcinek płyty zrobić i niszczyć. Jeżeli chodzi o górny szablon, to on wygląda w ten sposób. Zobaczcie, on tu pasuje do profila, do profila, do profila z płaszczyzną. I teraz jak to wyznaczyć? Żeby nie było, że coś cuduje, wezmę jakiś odpad. Mamy tutaj coś z tego i już wam to rozrysuję. Tylko sobie wezmę na wysokość, żeby to już mniej więcej pasowało. Albo dobra, po prostu na długość sobie zrobimy, żeby to nie było za długie. I już wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj sobie wkładam do ramy okiennej. Pierwsze co robię, to obcinam sobie do skosu. Teraz tak. Tutaj mierzę. Tu wiem, że jest 3 dyszki. Znaczę sobie 3 dyszki. Tu wiem, że jest 27,5. Znaczę 27,5, nie? Dobrze. Tu wiem, że mam mieć, powiedzmy, te 8,5. 8,5 na tej kropeczce. 8,5 jest tutaj. Cyk, cyk. O. I teraz wiem, że potrzebuję stąd zrobić docinkę, a tu jest kąt prosty.
Kąt prosty. Z ramy okienne. No, przesunąłem się o pół centymetra, może nawet mniej. I teraz łączę sobie kropeczkę stąd, dotąd. I zaraz zobaczymy, czy szablon wyjdzie. A powinien. Jak nie wyjdzie, to będzie wstyd. Aha, to trzeba troszkę przedłużyć. To ja to sobie zrobię tak. Okej. Coś takiego. Jeszcze rekinka. Cyk. Cyk. I teraz się okaże, czy dobrze tłumaczę, czy źle. Wkładam, wkładam. Co mi blokuje? Aha. Już wiem, co blokuje. Delikatna korekta. Proszę. Można to oczywiście zrobić troszkę dokładniej, ale tak jak mówię, to jest na szybki szablon. Zawsze go można sobie jeszcze dorobić. Jestem w ramie, do profila, do profila, do profila. Nie jest to bardzo skomplikowane. Jeżeli mamy już te szablony gotowe, to nie pozostaje nic innego jak obrysować. To wam wychodzi tu, to wam wychodzi tu, to zostaje. I teraz tak, mając to odrysowane, gdzie jest metrówka? 154 cm. To jest koniec waszego skosu. Czyli tutaj, nie? Czyli bierzecie sobie tak. Czubek. Ok. Obrysowujecie, obrysowujecie. Koniec. To jest koniec obrysowywania. I następną kolejnością jest odcięcie nadmiarów. No i dobra. Jeżeli wszystko dobrze zrobiłem, to to będzie pasowało. Pasować skosy, wszystko pasuje, ale tutaj mam delikatnego ząbka, nie chcę tego tutaj ścinać, więc zeszlifuję to sobie z góry. No i jeszcze raz wkładam. Cyk, cyk. Trzeba to tak włożyć, żeby nie pouszkadzać. Izolacji. Wszystko. Jak widzicie, ładnie wszystko pasuje. No i jedyne, co zostało, to to przykręcić. Dobra, spaść już nie spadnie. Na razie to sobie tylko na tylu wkrętach chycę, żebyście widzieli. I teraz jest tak, zostało oczywiście to do zrobienia, ale to są po prostu prostki. Prostka, prostka, koniec. Tu nie ma wielkiej filozofii. Zazwyczaj są z tym problemy ze skosami. I teraz na zakończenie kilka ważnych uwag. Pierwszą, w sumie to nie jest jakoś tam strasznie istotne, ale wypada powiedzieć. Zauważyliście możliwe, że ja staram się dać tutaj, żeby był oryginalne spłaszczenie płyty w celu utopienia później narożnika, nie? Ja tutaj najczęściej na takich skosach, tutaj na poddaszach i tak dalej stosuję taśmy amerykańskie. One są cieniutkie, nie za bardzo pogrubiają. Jeżeli macie możliwość, korzystajcie czy zostawiajcie sobie takie odpady z płyt z oryginalnymi krańcami, żeby nie odstawało, nie? Jak będziecie osadzać narożnik. Kolejną i chyba najważniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o zabudowę okna, to jest kręcenie wkrętów. Szczerze nie wiem, czy są jakiekolwiek wytyczne, ale pewnie są.
ale ja to biorę na logikę. Zauważyliście? Nigdzie nie przykręciłem do ramy okiennej wkręta. Nigdzie tego nie robię, nie? Dlatego daję oryginalną płytę, czyli tą grubszą częścią do falcu, bo on jest przystosowany właśnie pod płytę, że on nie pracuje. To jest tam sztywne. Tam jest rowek, to wchodzi, to jest stabilne, nie? Kręcę tylko tutaj do profila. Chodzi o to, żeby nie uszkodzić konstrukcji okna, nie porozszczelniać tego wszystkiego i tak dalej. Jeżeli może się zdarzyć tak, że nie wiem, przy normalnym oknie, niekoniecznie w łazience, przy oknie drewnianym, uszkodzicie właśnie wkręcając wkręty do ramy, uszkodzicie ramę okna, rozszczelni się coś, przyjedzie ktoś na gwarancję, podważam wam to. Zresztą ja już abstrahuję od tego, jak ten wkręt tam trzyma, w sensie tą płytę, no bo żeby pod wielkim skosem wkręcić tutaj do ramy, no to praktycznie trzeba mocno uszkodzić tutaj tą płytę i ta płyta tak się trzyma, bo się trzyma. Ale wiem, że ludzie wkręcają. Ja tego nie preferuję, według mnie jest to złe, a ja wolę być bezpieczny i spać spokojnie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o zabudowę okna w moim wykonaniu. Dajcie znać w komentarzach, czy to wytłumaczyłem jasno, klarownie. Jeżeli są jakiekolwiek pytania, no to sekcja komentarzy jest dla was. Jeżeli są bardziej rozbudowane pytania, to odsyłam do nowo utworzonej grupy na Facebooku, Konstruktywna Grupa Budowlana. Tam można zadać pytanie, jest już dość sporo ludzi. Na pewno otrzymacie jakkolwiek odpowiedź, niekoniecznie w moim stylu, jeżeli chodzi o zabudowę, bo to nie jest powiedziane, że to jest jedyny typ zabudowy, jedyny sposób prawidłowy i stosowany na całym świecie. Na pewno są ile ludzi, tyle będzie sposobów na zabudowanie, więc jeżeli macie rozbudowane pytanie, odsyłam do grupy, a ja z wami widzę się w następnym filmie. Na razie. Chyba mnie nie zabije. Bije albo i zabije.